Cześć, moi drodzy, witam na kanale 64PTV, z tej strony Paweł. Zapraszam na kolejny, to będzie już 15 chyba gameplay z Torment Tides of Numenera. Słuchajcie, przed nami zadanie z gatunku Jestem Sherlockiem Holmesem, albo Doktorem Watsonem, w zależności od tego, czy uda nam się odkryć prawdziwego mordercę. Słuchajcie, podmieniłem w naszej drużynie Ristisa na Matkina, dlatego że Matkina, ale jakoś tak, wybaczcie, błąd w wymowie, Matkina jakoś mi bardziej pasuje. Będzie potrzebna nam do rozwikłania tego zadania, a nie chcę już skakać tutaj między lokalizacjami, bo chciałbym, żeby ten gameplay zajął około 30 minut. Nie zawsze się tak da, prezentując tym bardziej gameplay z takich gier jak Tyranny czy Torment Tides of Numenera. Czasem te odcinki są dłuższe. Słuchajcie, właśnie się zorientowałem, że znowu zapomniałem sobie wziąć coś do picia, ale to nie szkodzi, jakoś podołamy. Może na następnej części to naprawię. Słuchajcie, baryła. Baryła nie bez kozery nazywa się baryłą, podobnie jak ja ma z przodu baryłę. Słuchajcie, wejdźmy z nim w interakcję. Jesteśmy oczywiście już wyspani, odnowiliśmy sobie po ostatniej przygodzie serię punktów, przespaliśmy się u Kaspiny za Friko. Słuchajcie. Baryła, ten niezwykle gruby, odziany w jaskrawe szaty mężczyzna góruje nad tobą. Ze spokojnym, wręcz surowym wyrazem twarzy wpatruje się w krwawy bałagan na podłodze i ścianie. Zakopturzone postaci u jego boków sztywnieją, gdy się zbliżasz. Mężczyzna odwraca się, unosząc byw i podnosząc rękę. Jego ochroniarze uspokajają się, choć nadal ci się przyglądają. W jednej sekundzie jego wzrok spoczywa na tobie. Kiwa głową do siebie, jakby spodziewał się twojej obecności. Jedna z boskich porzuconych. To wyjaśnia brakujące fragmenty. Tak. Taką informację dostaliśmy z sondowania myśli. Spojrzenie mężczyzny biegnie do Matkina, a jego wyraz twarzy staje się jeszcze surowszy. Matkino, powiedz mi, jeśli wiesz coś o morderstwie Złotoustego. Mówi, wskazując zakrwawioną podłogą upierścienioną dłonią. A jeśli to ty ponosisz za to odpowiedzialność, podaj mi imię twojego pracodawcy teraz. Jeszcze biała śmierć to rodzi inne wątpliwości. Jest jeszcze biała śmierć, to rodzi jeszcze inne wątpliwości. Matkina, wiesz, że nie mam z tym nic wspólnego. Warczy, a przynajmniej powinieneś. Powinienem, mówi, bardzo dobrze. Wykaż się swoją wiedzą w tym zadaniu, Matkino. Podej, znajdź mi mordercę i sugeruję, żebyś zrobiła wszystko, co w twojej mocy. Uśmiecha się i podobnie spogląda na ciebie. Co upadła gwiazda robi w bebechach i to w towarzystwie białej śmierci. Czy muszę mieć powody, by odwiedzić bebechy? Skąd wiesz, kim jestem? Dziwne pytanie, stwierdza mężczyzna. Zbyś spadłaś z nieba jak kometa i jakimś cudem przeżyłaś. Teraz podróżujesz z jedną z najgroźniejszych zabójczyń w tej części świata. Moi ludzie obserwują cię od chwili, gdy postawiłaś stopę na rafie. Przychyla głowę. Odpowiedziałam na twoje pytanie, więc teraz ty odpowiedz na moje. Co tu robisz? Spytajmy się, kim jesteś. Dla mieszkańców bebechów życie jest walką o byt. Odzywa się po długiej pauzie. Ci ludzie żyją i umierają w ciemnościach i cierpienia nie docierają do tych, którzy żyją w świetle. Jego ciemne oczy wędrują między tobą a Matkiną. A ja jestem ich głosem. Przemawiam w ich imieniu przed możnymi, chronią ich przed drapieżnikami, dla których stanowią łatwy kąsek, i przerywa, zaciskając usta. Mszczę ich jeszcze, jeśli nie uda mi się ich ochronić. Zakłada ręce na piersi. Teraz odpowiedz na moje pytanie. Dlaczego tu jesteś? Możemy powiedzieć, że to nie twoja sprawa. Czy muszę mieć powód, by odwiedzić bebechy? Nie, mówi, ale mogę ci dać. Baryła, odwraca się do ciebie plecami, przenosząc wzrok na wielką kałużę u krwi. Tylko to zostało ze Złotoustego, jednego z moich protegowanych. Wiązałem z nim pewne nadzieje, teraz już nigdy się nie spełnią. Bez niego bebechy będą zdecydowanie uboższe. Jego słowa pochłania narastająca wściekłość. Przynieś mi wszystkie informacje, jakie uda ci się znaleźć. Pomóż mi odkryć, kim jest mordeca, a zostaniesz wynagrodzona. Baryła gwałtownie wypuszcza powietrze, po czym odwraca się. Ponownie zdołał stłumić wściekłość, którą wcześniej w nim wyczuwałaś. Czy mogę liczyć na twoją pomoc? Możesz na mnie liczyć. Słuchajcie, dostaliśmy zlecenie odnalezienia mordercy. Mordercy Złotoustego to jest chyba jakiś współpracownik Baryły, którego z nim łączyły jakieś pewnie interesy. No i teraz Baryła jest wkurzony, że stracił swojego pracownika. Pewnie tak samo byłby wkurzony Antoni Macierewicz, gdyby stracił swojego Misiewicza. Słuchajcie, to taki żarcik oczywiście, nie... Odejdźmy od polityki, chociaż czasem się da radę wtrącić taki żarcik akurat na czasie. Mam nadzieję, mówi. Rzadko spotyka się godnych zaufania sojuszników. Nurt strepny wzmógł się malutko. Czy wiesz, jakie mogły być motywy mordercy? Mam pewne podejrzenia. Mięsień na jego policzku drży. I mam wrogów. Nie trzeba być geniuszem, by się... Przepraszam was serdecznie.
Czasem tak się robi, że mózg zaczyna domagać się powietrza. Nie trzeba być gniuszem, by się domyślić, że to miało mnie zranić. Potrząsa głową, ale wtedy morderca podciąłby gardło Złotoustemu i zostawił go na moim progu, a on rozlał ocean jego krwi i nabaskał jakieś bzdury na ścianie. Jeżeli to ma być wiadomość dla mnie, to jej nie rozumiem. Sądowanie myśli. To wskazuje, że zabójca jest szaleńcem, ale który z moich wrogów jest szalony? Chcę zbadać miejsce zbrodni za tobą. Nie pozwolę ci bez powodu deptać jego krwi, mówi w końcu, więc lepiej bądź przekonująca. Sądowanie myśli, aż tak bardzo nie potrzebuję twojej pomocy. I słuchajcie, możemy tutaj wybrać jedną z opcji dialogowych. Mordeca mógł zostawić dowody, nie dowiem się więcej, jeśli nie pozwolisz mi spojrzeć. Wbiorę sobie ten z tego względu, że ta odpowiedź wzmocni mój nurt niebieski. Rzuca za siebie pełne wątpliwości spojrzenie, potem kiwa głową. Bajwa to dziwne imię dla kogoś takiego jak ty. Tak, mówił wielkolud. Imię było dalej pewnego rodzaju dowcipem od mojego mentora, który odszedł wiele lat temu. Wkrótce byłem już znany tylko pod tym imieniem. Sądowanie myśli. W świetle niefortunnej natury nadanego mi imienia to prawdziwy dar. Czy mieszkasz? Czy mieszka w bebechach? Nie bardzo. Ostrożnie odmierza uśmiech. Rzadko sypiam, więc nie potrzebuję własnego łóżka. Spędziłem większość życia w tych tunelach i grotach. To dobre miejsce, okrutne, bezlitosne, ale dobre. Powoli rozgląda się po bebechach. Klify bezmyślnie wysyłają tutaj osoby niepożądane. Jakby to miejsce było nic nie warte, ale w bebechach można znaleźć ukryte skarby, mądre maszyny i miłych mutantów. Gdybym miał tutaj dom, byłbym zadowolony. Czy dowiedziałeś się czegoś o nowych motywach mordercy? Jeżeli to morderstwo miało mnie zranić, to powiedział to, co wcześniej. Słuchajcie, bywajmy i przyjrzyjmy się temu, co tutaj znajdziemy. Znajdziemy jakieś graffiti i znajdziemy trochę krwi. Przyjrzyj się leżącej w kałuży krwi. Obdarte ze skórka z długimi, chudymi palcami leży grzbietem w górę, w samym środku kałuży krwi. Brakuje reszty ciała. Przyjrzyj się podobnie leżącej w kałuży krwi, nic więcej się tutaj już nie dowiemy. Przyjrzyj się namalowanemu na ścianie kręgowi. Podchodzisz do kręgu, z jakiegoś powodu wydaje ci się dziwnie znajome. Mantkina. Nie widziałam tego już od jakiegoś czasu. Mówi spokojnie, podchodząc do ciebie z tyłu. To nie jest zwykły krąg, to symbol dzieci wiecznych wrót. Prycha. Można prycha i pycha pomylić. To sekta wywodząca się z Dendra Ohur, która nie zjada ludzi, ale zabija ich. Nazywają to otwieraniem klatek. Dawno temu Dendra wygnała ich poza moje miasta, ale wygląda na to, że nie zrozumieli przesłania, albo też zastanawia się, ktoś z Dendra Ohur zdudził się czekaniem, aż ludzie sami zginą. Jeżeli już masz zareagować, nagle w twoich myślach boleśnie nabrzmiała wspomnienie i nie jest to twoje wspomnienie. Wytrzymaj ból i poddaj się wspomnieniu. Anamneza. Świeża krew przepływa przez krąg, wyciągając cię przez jego pustkę do obcego świata. Pas spękanej ziemi wije się pośród pustki mroczne, niczym rozwarte usta. Powietrze jest gęste, zepsute i cuchnie śluzem robactwa. Zaczyna cię mlić. Nudności opanowują twój umysł i nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym. Mimo wszystko w tych nieprzeniknionych ciemnościach wyczuwasz jakąś obecność, która sączy się do twojego umysłu, poszukując i badając. Radosna, wygłodniała. Odrzucasz to wstrząsające wspomnienie, zatrzaskując swój umysł niczym drzwi, przełykając węzeł wzbierających w gardle nudności. Po ujrzeniu tamtego świata kałuża krwi u twych stóp nie wydaje się już być niczym nadzwyczajnym. Możemy przyjrzeć się ponownie namalowanemu kręgowi na ścianie, ale możemy też odejść. Słuchajcie, mamy już jedną z wskazówek, dlatego matkina była nam tutaj potrzebna, ponieważ w zadaniu Czerwone Kręgi musimy się udać do kaplicy Dendra Ohur i przepytać wyznawców. Zobaczę, czy jeszcze nie otworzyła nam się jakaś linia dialogowa z Baryłą. Może. Odkryłam, że w morderstwo Złotoustego mogą być zamieszane dzieci wiecznych wrót. Powiedzmy mu to. Ciekawe, Imbitu powiedział mi, że to ugrupowanie zostało zlikwidowane dawno temu. Potraktują to jako przysługę. Jeśli będziesz kontynuować śledztwo, porozmawiaj z Imbitu i jego akolitami. Powiedz mi, czy wierzysz, że zrobił to któryś z nich. Pewnego razu Imbitu nazwał sektę infekcją. Może im się pogorszyło. Słuchajcie, w tej sekcie tych pożeraczy ciał, którzy dzięki temu pożeraniu ciał odkrywają wspomnienia osób, które przeżyły. A pamiętacie, mieliśmy takie zadanie związane z uratowaniem Riza na samym początku przed śmiercią, tam gdzie żeśmy spotkali Tibyra, to był chyba jeden z pierwszych gameplay, gdzieś koło czwartej części. Ruszajmy, bo z Rin zacząłem rozmawiać zamiast wejść tutaj do pomieszczenia.
w ramach tej sekty tych pożeraczy ciał, którzy pozyskują w ten sposób wspomnienia ludzi, działa jakaś klika, sekta akolitów, którzy nie do końca zachowują się tak, jak ci pożeraczy ciał powinni. I Mitu jest szefem tej sekty, a mamy tutaj jeszcze Młota, Kijatawę i Gzei, których będziemy musieli potem przesłuchać. Oczywiście. Dajmy się w rozmowę z Imbitu, bo powiem wam szczerze, że... tutaj mamy jeszcze jakiś stół do zbadania. Boże. Wcześniej tego nie zauważyłem, powiem wam. To sobie zobaczymy. Podnieś całun. Ostrożnie odsuwasz całun na bok. Nie ma innej możliwości. Ten martwy człowiek był kiedyś porzuconym. Jego suche niczym papier ciało jest strasznym stanie. Tatuaż, albo raczej z wyglądem pozostałości po nim, przypaliły się przez skórę aż do samej kości. Kolejnym, co zwraca twoją uwagę, są jego zwęglone oczodoły oraz usta rozdziawione w grymasie przerażenia. Brakuje paru części ciała. Widać, że ucztowali na nim kultyści Dendera Ohur. Nie dziwi cię, że w pewnym momencie zaniechali konsumpcji. Dotknijmy tatuażu. O! Ostatnią rzeczą, jaką pamiętasz, z chwili, gdy koniuszkami palców dotknęłaś tatuażu, jest narastające brzęczenie. Czas zacina się, po czym staje. Budzisz się lekko zdyszana, opierając się o mary, by utrzymać równowagę. Twoje ręce płoną, skronie pulsują, a przed oczami migoczą ci białe punkciki. W rocznej, bezczasowej próżni słyszałeś czyjeś krzyki. Tylko tyle pamiętasz, lecz to nie byłaś ty, żaden z kultystów Dendera Ohur nie patrzy w twoją stronę. Zdobyto 2 punkty doświadczenia i otrzymano 2 punkty obrażeń. Zobaczymy, czy jeszcze da się radę przyjrzeć zwłokom i już nic więcej nie znajdziemy. Fajnie, wydusiliśmy trochę punktów doświadczenia. Czasem te 2 punkty mogą zaważyć na awansie bądź nie. Natomiast słuchajcie, jak porozmawiamy sobie z Inbitu, to dowiemy się trochę ciekawych rzeczy o tej sekcie. W jaki sposób oni pożerają tych ludzi. Na pierwszy rzut oka można by przypuszczać, że starzec umiera na jakąś wyniszczającą organizm chorobę lub z głodu. Przypomina wymicerowanego kościotrupa, obleczonego w cieniutką skórę oraz poszarpane szmaty. Jego ręce to nic więcej jak kościste szpony, a mimo to uśmiecha się do ciebie. Jego zapadnięte oczy błyszczą tłumionym śmiechem i radością życia. Zważaj na słowa skarbie, mamy oczekalistej. Co prawda, Imbitu zdaje się raczej przyjazny, ale jest też inteligentny. Piekielnie inteligentny, nie próbuj go okłamywać. Imbitusie, uśmiecha się, ma zęby koloru błota. Znam cię, stwierdza. Tak wiele spojrzeń przykuł już ten tatuaż. I te szlachetne rysy sięga twojego czoła swoim lodowatym, kościstym palcem. I tu powiem wam, że się zastanawiam, bo poprzednio pozwoliłem mu się dotknąć i nic takiego złego się nie stało. Pozwólmy również się dotknąć. Nut czerwony wzmógł się malutko i nut niebieski wzmógł się malutko. Kolczkiem palca wodzi po buźnie nad twoim tatuażem. Tak, mówi, teraz pamiętam. Stara Kiriza dojrzała cię kiedyś kątem oka. Tydzień przed wypadkiem u Lorimar sprzedał ci torebkę, wdycha powietrze, przymykając oczy, z migdałami w posypce cukrowej. Jest ich jednak więcej, nie tylko tych dwoje. Skąd wkradasz się w życie miliardów ludzi, zmieniając jej lub odbierając? Zawsze pozostajesz bezimienna. Wstrzymuję oddech. Och, nie mogę ścierpieć tajemnic. Kocham ją i zarazem nie cierpię, kim jesteś. Słuchajcie, tak troszkę wniknął w nasze wspomnienia, o których, powiem wam szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, także nie bardzo wiem, do czego odnosi się to, co przed chwilą przeczytałem. To był jakiś chyba wyjątek z mojego życia, kiedy jeszcze nie byłam zespolona z panem wcieleń poprzez to. Możemy powiedzieć, że jestem panem wcieleń, że nasza tożsamość pozostaje tajemnicą, albo nie jestem tą, za którą mnie bierzesz. Powiedzmy, że nie jestem tą, za którą mnie bierzesz. Zastanawia się Imbitu. Ta sama twarz, ten sam tatuaż, lecz oczy inne. Może masz jakieś rodzeństwo, o którego istnieniu nie miałaś pojęcia. Kaszle po cichu w grzbie dłoni. Co cię zatem sprowadza do kamplicy Dendera Ohur? Sądowanie myśli, a zatem pozrzucona powraca. Co się stało tym razem? Zacznijmy sobie tak na spokojnie. Opowiedz mi o waszej sekcie. Czcimy wielką królową Salurwan, panią robactwa, boginię entropii, strażniczkę pustej bariery. Tłumaczy, po czym milknie w zamyśleniu, obstukując palcem z brązowiałego zęba. Choć czcimy chyba nie jest najlepszym określeniem. Wskazuje pobliski ołtarz, dostrzegasz na nim czaszkę o nieubłaganym spojrzeniu nieruchomych oczu, tkwiączym w bezdennych oczodołach. Czeka po drugiej stronie z miliardami wijącego się podobstwa. Razem pożerają wszystko, co tylko zawita do ich królestwa i mają do tego prawo. Każdy musi jeść. W jego oczach dostrzega się iskierkę świadczącą o ciepłym uczuciu. Lecz wszystko, co spożyją, przepada na zawsze. Dlatego Dendera Ohur starają się pielęgnować myśli i tajemnice w nich zaklęte. Istot śmiertelnych, nim zagrabi je śmierć. Przechowujemy je wszystkie, sugestywne i miałkie, w swoich umysłach i pozwalamy snuć się po głowie. Mamy kilka pytań na temat tej sekty.
Co w ogóle oznacza nazwa waszej religii? Nikt tego nie wie, szepce uradowany. To tajemnica, cudownie, prawda? Słuchajcie, są nieźle popieprzeni. Są naprawdę nieźle popieprzeni. W jaki sposób pielęgnujecie wiedzę ludzką? Och, wydawało mi się, że wszyscy to wiedzą, odpowiada zaskoczony. Zjadamy ciała i narządy zmarłych, aby zasymilować ich umysły, po czym? Mięknie zważywszy na twoją minę, tak? Możemy powiedzieć, że to, co robią, to jest w sumie ok, nie? Bo że bardziej niż metodę interesuje mnie sam proces, albo że to jest obrzydliwe. Powiedz, wybierzmy sobie dwójkę, bo to nam wzmocni na pewno nawet niebieski, ewidentnie. Invitu. Ach, bratni z Holaja, mówi. To jednocześnie bardzo proste i niesłychanie skomplikowane. Bratni z Holaja, czyli bratni taki poszukiwacz wiedzy. Scholarzy to są członkowie zakonu prawdy. Wskazuje palcem całą plejadę rurek i pojemników zrobiących jego szaty. Rzecz oczywista, że nie zabierzemy zwłok do ust. To byłoby niehigieniczne i najpewniej skończyłoby się dla nas śmiercią. Każdy jest dotknięty taką czy inną chorobą. Nasza aparatura odstrzyca martwą tkankę, ekstrahując z niej wszelkie informacje, spożywając tak wzbogacony posiłek wchłaniamy nową wiedzę. Czyli oni do końca to nie jedzą tych ciał. Oni w jakiś sposób przetwarzają w maszynie, a później wypijają sobie ten soczek wspomnień. Tak, soczek wspomnień. Tak czy owak przeczesujemy ulicę w poszukiwaniu zwłok. Niczyich. Następnie zanosimy je tutaj i kładziemy na katafalkach. Za maszystym gestem zwraca twoją uwagę na nieruchome, owinięte w całą postaci, zalegające w komnacie. Gdy zwłoki dojrzeją, puchnąc od wezbranych tajemnic, bardzo taki poetycki opis, zabieramy się wokół nich i kosztujemy. Pozwalamy, by myśli zgromadzone w ciągu życia pląsały w oceanach naszych umysłów niczym opis. Słuchajcie, niczym opis Wigilii u babci. Tak? Radośnie cmoka ustami. Jesteś kanibalem, to wszystko wydaje mi się co najmniej nieprawdopodobne. Powiedzmy, że jest to interesujące. Och, to prawda, stwierdza. I oczywiście niebezpieczne. Wszystkim nam przez to nieco odbija. Wydyma usta, jakby właśnie przez przypadek zdradził ci jakąś wstydliwą tajemnicę. Mimo to warto. Słuchajcie, już wiadomo, dlaczego są trzepnięci. Spytajmy się, od jak dawna istnieją dendra ochor? Od wieków, odpowiada. Nie wiem jednak ilu, jak pewnie się domyślasz. Nie zajmujemy się spisywaniem informacji na papierze, wolimy gromadzić je w głowie. Co więcej, a jest co nieco żenujące, nikomu nie udało się spożyć naszego założyciela. Po prostu pewnego dnia zaginął. Wyobrażasz to sobie. Spytajmy się jeszcze, kto zapoczątkował jego sektę. Człowiek imieniem Melmoth Leviram, mówi wzdychając. Szkoda, że nikomu z nas nie udało się go spożyć. Nie ma to jak zjeść, słuchajcie, własnego szefa. Słuchajcie, porozmawiajmy o czymś innym, bo wyczerpaliśmy tutaj już wszystkie linie dialogowe. Powiedzmy, że pomagamy Baryle w śledztwie związanym z zabójstwami. Oczywiście. Odpowiada i pozdrów ode mnie Barrio, jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. I odnosi palec. Choć on częściej maszczy czoło, niż ja się uśmiecham, i tak setnie się bawimy w swoim towarzystwie, czyli dość często. Mam dowody, że wskazujące, że w morderstwa byli zaangażowani dendra ochór. Czy mogłaby porozmawiać z twoimi akolitami? Ojej, mówi, myślę, że mogę wyrazić na to zgodę, ale bądź dla nich łagodna. Szczerze do ciebie zęby w uśmiechu. Oczywiście, o ile na to zasłużą. Myślisz, że ktoś z pozostałych kultystów byłby zdolny do popełnienia morderstwa? Niemożliwe, wykrzykuje, a właściwie odpowiada, po czym milknie, choć faktem jest, że odchodzą i wracają kiedy chcą, polując w międzyczasie na zwłoki pozostawione niczym opadnięte liście w rynsztokach. Uśmiecha się tajemniczo sam do siebie, jakby przypomniała mu się własna młodość. Przez ostatnich kilka dni na straży czuwało pożeracz krzywd. Reszta zaiste może być czemuś winna. Wodzi wzrokiem po swych akolitach, nerwowo pomyłkując pod nosem. Ojej, mówi, naprawdę niezłe z nich siłka, co? Młot lubi krzywdzić ludzi? Kijatawa opowiada te swoje kłamstewka, a Gzei, cóż, ona jest już całkiem nietuzinkowa. Invitu zdaje się zadowolony, jakby ta nietuzinkowość była jego zasługą. Podsumowując, to raczej nieprzyjemna zgraja, nieprawda? Wcześniej jakoś nie zdawałem sobie z tego sprawy. Niech nam opowie o dzieciach wiecznych wrót, czyli tej takiej sekcie, która może być temu winna. Z twarzy Invitu znika uśmiech. Mam nadzieję, że nie powoduje tobą to, co myślał, mówi. Wywodzą się z dendra ochór, lecz ich apetyt był bardziej nieposkromiony. Drżący gości kącik ust wykrzywia mu jakby grymas wściekłości. Lata temu wraz z braćmi i siostrami wygnaliśmy ich z miasta oraz wymazaliśmy ich imiona z wszystkich ksiąg. Przynajmniej tak mi się wydawało. Może zastanawia się, zerkając ze zmartwieniem na swych akolitów. Od lat nie mówiłem nikomu o wiecznych wrotach. Niemożliwe, żeby byli w to zamieszani. Bierze głęboki wdech, po czym znów obdarowuje cię swym uśmiechem. Czujesz się, jakby opromieniało cię słońce wyłaniające się zza chmur. Czy te pokręcone wierzenia w jakiś sposób zatruły jednego z nich? Niemożliwe.
gdzie byłeś w momencie, kiedy zginął podopieczny Bayouis? Spytajmy się po prostu, czy ma alibi. Ach, wykrzykuje z podekscytowania. Mam doprawdy nadzwyczajne alibi. Tak to się nazywa alibi. Staje na równe nogi. Całą noc spędziłem z Bojewą. On powie ci to samo. To już nie ma sensu tego opisu czytać. To, co zrobiliśmy, może nie było do końca zgodne z prawem, ale nie było morderstwem. Pochyla się ku tobie. Obiecałem Bojewie, że nikomu nie powiem o tym, jak pomagam w tym i owym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, musisz zapytać jego, szepcze ci do ucha. Mruga do ciebie i prostuje się. Jak widzisz, jestem poza podejrzeniami. Słuchajcie, sprawdzimy to jego alibi później u Baryły. I powiedzmy, że na razie mamy dość rozmów o śledztwie i powiemy bywaj. Porozmawiamy z trzema okolitami. To jest mordercą, powiem wam na koniec, bo już ten quest sobie poza gameplayem rozegrałem. Zacznijmy od Młota. To jest taki gość, który lubi krzywdzić ludzi. Krzepki mężczyzna uśmiecha się do ciebie szyderczo, rozprostowując wielkie oznaczone bliznami dłonie, w których z łatwością zmieściłaby się twoja szyja. Przesuwa językiem po żółtawych, zaostrzonych zębach z haczyka. Przy pasie zwisa mu krótka, poplamiona krwią pałka. A ty co robisz? Ścierwłoko pyta. Lubisz zabawy po ciemku? Chichocze długim, chrypliwym głosem. Imbi to powiedzmy, że zgodził się, że szef sekty zgodził się na jego przysłuchanie. Czy to prawda? Pyta, spoglądając na imbitów. Przywódca Dedra Ochur lekko kiwa głową. Dobra, w porządku, stwierdza. Zadaj te swoje pytania, skoro to dla ciebie takie ważne. Czy znałeś Złotoustego? Pchi, Sarka, tak znałem go. Miło słyszeć, że nie żyje. Chichoczy, był sprytny i dobrze o tym wiedział. Wiecznie patrzył na nas z góry, zawsze wszystkim pomiatał, a Baryła przyglądał się temu z uśmiechem. Prycha. A jeśli sądzisz, że to ja go załatwiłem, to się grubo mylisz. Upijałem się wtedy gdzieś w kącie fabryki. Szczerze, zęby w złośliwym uśmieszku i zastanawiałem się, po co ktoś tak drze mordo. Przeklęty zarozumiały lakkociąg. Trzeba było dołączyć do Baryły, a nie do niego. Wiedziałeś, kogo zapytać, pochyla się ku tobie. To Kitjawa. Widziałem, jak pochyla się nad jakimiś zwłokami w uliczce zupełnie sama. Trup jak trup, ale wiadomo, że tylko podejrzane typki nie chcą się dzielić posiłkiem. Kiwa głową, a drugą kultystkę. Na Gezi też trzeba uważać. Ona jest nie taka jak ty, czy jak ja. To mutantka i nie z tych miłych. Każdy z nas żeruje na swoich. Każdy ma coś do ukrycia. Słuchajcie, każdy tutaj jest takim indywidualnym typem z tych akolitów, równie popieprzonym jak szef całej tej sekty. Spytajmy się o ich zwyczaje żywieniowe. Co tu ukrywać? Zjadam ludzi i lubię to. W ten sposób można to podsumować. Ile zwłok zjadłeś? Dokładnie to nie wiem. Tu się je co dadzą. Chociaż pewnego razu o północy byłem sam i znalazłem trupka pustego zadzewiałego złomu. Ktoś tam go zostawił, żeby zgnił. Potrząsa głową. Percepcja. Choć jego twarz przybiera zbolały wyraz, moc trudem pohamowuje uśmiech. Może dzisiaj znowu przejdę się na spacer do mam. Bardzo mnie ciekawi, co jeszcze znajdę poupychanego po kątach. Czy nie przeszkadza ci zjadanie ludzi? Przeszkadza? Nie, to złe słowo. Drapie się po karku. Może się wydawać, że chodzi o smak, ale to nieprawda. Mnie nie podoba się, że wspomnienia umarlaka lądują w mojej głowie i nie da się ich pozbyć. We czworo spożyliśmy raz z Holają, wcale nieznanego, takiego w starych szatach. Kijawa wspominała potem, że jakieś słowo ciągle dzwoni jej w uszach. Krzywi się. Już bym wolał słyszeć to słowo. Mnie dopadło wspomnienie, gdy wydłubywałem z zębów jego resztki. Leżał w łóżku, chyba umierał, czekając na wizytę syna. Powieki opadały mu coraz niżej, ale syn się nie pojawił. Potrząsa głową jak zwierz, który próbuje odgonić gryzącego owada. Przynajmniej ja już tego nie zobaczyłem, ale to był tylko jeden posiłek. Przenikają do głowy i sprawiają, że zapominam, kim jestem. Imbito mówi, że potem jest łatwiej. To są takie przemyślenia zjadaczy ciał, ale to oddaje trochę, słuchajcie, ten charakter gry Torment Tides of Numenera i tego powrotu do Planet Scape'a, gdzie wczytując się w te teksty poznawaliśmy takie w sumie może nieznaczące dla ogólnego rozwoju fabuły historie, ale te historie wprowadzają nas właśnie w ten świat, który nam się tutaj rysuje i otwiera, i mamy tutaj akurat taki wątek sekty zjadaczy ciał i tego, jak oni podchodzą do zżerania ciał i do tego, że niektóre dziwne wspomnienia w ich głowie się później pojawiają. Dlaczego konsumujesz zwłoki, skoro tak cię męczy? Powróćmy do dyskusji. Gdzie tam męczy Brycha? Ale słyszysz, że głos mu dyży. To po prostu nie jest łatwe. Ale z czasem będzie lepiej. Spójrz na Imbitu. On siedzi w tym od dawna. Słuchajcie, możemy sobie już zakończyć rozmowę. Chociaż poczekajcie. Zastanawiam się, czy jeszcze jakieś wiątki nam się tutaj nie otworzyły. Czy od dawna należysz... odpowiedz mi o Dendra Ochur. Nic ci nie muszę mówić, Brycha, nie jesteś jedną z nas, tylko byle kim. Tu nam się już wątek...
Mam więcej pytań o morderstwo. Tak, a właśnie. Powiedz jeszcze raz, co do kogo masz podejrzenia, to już wiemy. Czy słyszałeś o czymś takim jak Wieczne Wrota? Nie odpowiada. Dziwna nazwa. Co to za wrota, co nie mają końca? Co? Pewnie jakiś korytarz. Powiedz, co sądzisz o innych członkach swojej rodziny. Rodziny powtarza. Hehe, dobre. Wolałbym zaufać własnemu bratu, a on próbował potrząsnąć gardło, gdy miałem 5 lat. Cmoka językiem. Co dalej? No dalej, pytaj. Co sądzisz o imbitu? Jest w porządku, odpowiada. Jedna połowa miasta się go boi, druga znanosi mu mięso. Nieźle jak na staruszka, który do wszystkich uśmiecha się i nigdy nie podnosi głos. Pamiętacie opis imbitu? Taki wysuszony staruszek z rękami jak szpony. Chciałbym, by bano się mnie choć w połowie tak bardzo, kiedy z tym skończę, albo i bardziej. Czyli słuchajcie, ma też swoje ambicje, co chce osiągnąć w swoim CV. Co uważasz o Gezi? Gezi to potwór, oznajmia kręcąc głową, mało w niej z bestii, ale jeszcze mniej z człowieka. Widziałem, jak łachcięciem pazurów zdziera trupowi twarz i wciska ją do gęby jak pod płomyk. Zżarła tak całe truchu, aż do ostatniej kosteczki. Pogadaj z nią, jeśli chcesz, spróbuj ją rozgryźć, ja wolę trzymać się od niej z daleka. Jak oceniasz Kiatwę? Coś jest z nią nie tak, stwierdza w końcu, i nie jestem głupi. Wiem, jak to brzmi w moich ustach, tylko coś w niej pękło i robi się coraz gorzej. Słuchajcie, bywajmy, porozmawiajmy sobie z po kolei z Kiatwą, porozmawiajmy sobie. Kiatwa, kobieta wpatruje się w ciebie, obserwując każdy twój krok, każdy najdrobniejszy gest. Mimo to nie ma w niej ani krztyny strachu. Spostrzegasz, że jej kręgosłup znaczy stal, a zaciśnięte usta ułożyły się w cienką kreskę. Skubiłaś się? Pyta, przyglądając się paznokciom o swojej prawej dłoni. Rzadko się zdarza, by ktoś przybywał tu w celach towarzyskich albo po ognia. Rzuca ostrożnie spojrzeniem stojącemu nieopodal postawnemu kultyści, a potem znowu spogląda na ciebie. Chciałaś czego? Chciałaś czegoś? Powiedzmy, że imbitu i śledztwo, tak? Zgodził się na przesłuchanie. Kijatwa tak, pyta, spoglądając na starca, ten potakuje. Dobrze, szczerze mówiąc, nie dziwię się, że idąc tropem modycy trafiłeś tutaj. Co chcesz wiedzieć? Młot podobno przyłapał cię, że nie podzieliłaś się swoimi zwłokami. Tak, może młot nie powinien wtykać w nie swoje sprawy, stwierdza rzucając osłemu kultyście gniewne spojrzenie. Jasne, to prawda, nie chcę być tutaj dłużej niż to konieczne, czaisz? Ostatnio w ogóle ledwo sypiam. Cały czas mam wrażenie, że oni czekają na moją śmierć, że zastanawiają się, jak będę smakować. Zapisałam to w dzienniku. Nie tak dawno temu, mamy już przypis w czerwonych kręgach. Nie tak dawno temu natknąłem się na zwłoki w uliczce. Postanowiłem, że nie będę się z nikim dzielić. Przeczesuję włosy dłonią. Tyle. Żaden mi sekret czy skandal. A skoro młot uważa, że może sam dysponować moimi zdobyczami, to niech się pochwali, iloma łupami zajął się sam. Albo czy na pewno były martwe, gdy wpadły mu w oko. Młotek został zabity i zjedzony. Jestem tego pewien, tak samo jak chyba oni wszyscy. Czy wiesz coś o wiecznych wrotach? Nie, stwierdzę. Nigdy o nich nie słyszałam. Na pewno nie słyszałeś wcześniej o dziecięcych, dzieciach wiecznych wrót. Kręci głową, wygląda nas skonfundowano. Spróbujmy jeszcze raz. Nic więcej tutaj nie uzyskamy. Chcę znać twoje zdanie na temat innych Dendra Ohur. Co sądzisz o imbitu? Żyje zbyt długo, mówi. Może i Dendra Ohur kiedyś coś znaczyli, ale teraz po prostu szukali okazji, by się pożywić. A jeszcze tylko bierze z niego przykład. Co myślisz o młocie? Lubi krzywdzić ludzi i szczyci się tym. Ze zniecierpliwieniem przesuwa ręką po włosach, po czym zniża głos. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że zabija dawnych rywali i zjada ich. Wiem, że zabijał, prawdopodobnie też jadł. Dlaczego miałabym tego nie zrobić? Co uważasz o Gezi? Była gorsza niż teraz. Jeśli jeszcze z nią nie rozmawiałeś, sama się przekonasz, co mam na myśli. Z niepokojem zerka na mutantkę. Może wszystkie zwłoki, które spożywa sama, wtłaczają jej do głowy zasady panujące w klifach. Może nabywa dzięki nim ogłady. To jednak oznacza tylko, że jest drapieżnikiem, który poznaje sposób myślenia zwierzyny. Ona jest potworem. Oczywiście mordowała, żeby jeść. Dlaczego miałaby tego nie robić? Zobaczmy, czy mamy jeszcze kilka pytań. Masz pomysł, kto może być mordercą? Nie, mówi biorąc się pod boki, ale widziałam, co zostało z chłopaka Baryły. Masakra, krew na ścianach i ziemi, zwłok nie znaleziono. Odgarnia kosmyk włosu z oczu. Tak wygląda śmierć, która ma być przestrogą, albo która zwiastuje zemstę. Widywałam takie rzeczy nieraz, zanim tutaj przybyłam. Ten okrąg nie jest ostrzeżeniem, to znak. Słuchajcie, ona sporo wie na temat tego, co się tam,
co się tam wydarzyło. Jak mówi stara zasada taka policyjna, zna dużo faktów ze zbrodni, tak, o których mieć pojęcia nie powinna. Jak myślisz, dlaczego ktoś zabił protegowanego Baryły? Dlaczego? Powtarza, a po jej twarzy błąka się uśmiech. Dlaczego? Bo Baryle na nim zależało. On ma wielu wrogów. Jak uważasz, dlaczego? Zapytamy się już. Nie, już o innych nie będziemy pytać. Zobaczę, czy wyczerpałem wszystkie wątki dialogowe. Od jak dawna należysz do Dendra Ochur? Zbyt dawna, stwierdzam. Ja myślałam, że odnalazłam swoje miejsce na ziemi. Chyba się myliłam. Milknie percepcja. Bezgłośnie wypowiada słowo znowu. Ile jeszcze fałszywych rodzin poznam, zanim znajdę tę właściwą? Słuchajcie, to jest kolejna wskazówka, która naprowadza nas na winną w tym śledztwie, bo zdradzę wam, kto jest tutaj winny tego morderstwa. Jak zapewne mogliście się domyślić po tych takich przemyśleniach, winna jest Kiatwa, która po prostu skacze sobie po sektach, szuka jakiejś takiej własnej drogi. Znam dużo takich faktów i powodów, dla których ten przyjaciel Baryły mógł zostać zamordowany. Dla przyzwoitości sprawdzę jeszcze, czy otworzyły nam się jakieś opcje dialogowe z Młotem po rozmowie z Kijatwą. Mam więcej pytań o mordercę protegowanego Baryły. Porozmawiajmy jeszcze raz o waszych... Czy powiesz mi jeszcze o Dendranach? Doszło już pytań. Nie, nie otworzyły mi się żadne opcje dialogowe. Sprawdzam sobie, bo poprzednio przechodząc grę tego nie uczyniłem, dlatego chciałem uzupełnić swoją wiedzę tutaj. Gezi, to jest ta mutantka, opisu jej już czytać nie będę. Rozmawiamy sobie tu. Powiedzmy, że Invitu pozwolił na jej przesłuchanie. Ona jest bardzo ciekawą. Ja wam może powiem... Co tutaj możemy się o niej dowiedzieć? Ona jest taką bardzo ciekawą postacią, ponieważ ona, podchodząc do tego zjadania ciał, wychodzi z założenia, że jeśli ktoś nie zjadł do końca, to popełnił morderstwo na tej osobie, bo nie poznał jej wszystkich tajemnic tej osoby. Dlatego można ją wykluczyć tutaj z kręgu osób podejrzanych o dokonanie tego zabójstwa. Ja przelecę, słuchajcie sobie, tą linię dialogową, bo nie chciałbym, żeby ten gameplay był zbyt długi, a wy, jeśli chcecie, to zróbcie sobie stop klatkę, to sobie to przeczytacie. Spytajmy się, co wie o morderstwie. Tu możecie sobie zrobić stop klatkę. Będę o tym pamiętać. Mamy kolejny wpis. Czy nie wydaje ci się, że Kijatwa lub Młot mogli kogoś zabić? Co wiesz o ugrupowaniu znanym jako Dzieci Wiecznych Wrót? Co to za słowo, którego użyłaś do opisania morderstwa? Czyli dla was morderstwo jest wtedy, jeśli morderca nie zje całego ciała. Tutaj też mogliśmy sobie przesunąć nurty. To jest to, o czym mówiłem wam wcześniej. Mamy już dość rozmawiania o morderstwie, bo wyczerpaliśmy chyba wszystkie opcje dialogowe. Czy czegoś o Dendra Ochur się dowiemy jeszcze ciekawego z tych wniosków dialogowych? Chyba już nie. Słuchajcie, możemy pójść teraz i wskazać mordercę. Zastanawiam się, czy jeszcze z Imbitu możemy o czymś porozmawiać. Mam jeszcze kilka pytań na temat śledztwa. Zobaczymy, czy coś się... powiem wam, że wcześniej tego nie sprawdziłem. Rozmawiałem już z wszystkimi tutaj obecnymi i sądzą, że znam już tożsamość mordercy. I teraz tak, Imbito mówi, woła zdezorientowany. Dobrze, gdyby to było parę dziesięcioleci temu, sam zająłbym się śledztwem, jednak, że lata świetności mam już chyba dawno za sobą. Zaczyna mówić coraz ciszej. Czujesz jego zepsuty oddech i dostrzegasz niespokojne oginki tańczące na niego oczu. Podziel się swoimi podejrzeniami z Bają. Na pewno podejmie odpowiednie kroki, jak zresztą zawsze. Słuchajcie, idziemy w takim razie do Baryły. Mamy tutaj możliwość jeszcze porozmawiania z pożeraczem krzywd.
Możemy sobie z nim również porozmawiać, ale pożeracz krzywd nie będzie tutaj winnym, co zresztą wyniknie z tej rozmowy. Możecie sobie zrobić tutaj stop klatki, jeśli chcecie prześledzić ten wątek rozmowy. Możemy go spytać, który z członków mógł być mordercą. Spytajmy się, jaką rolę pełni w Dendra Ochur. Pożeracza krzywd spotkaliśmy przy okazji egzekucji Risa. Tak jak mówił, uczęszcza tutaj na egzekucję i pożera straconych. Pożeranie martwych przestępców brzmi dość barbarzyńsko. Rozumiem. Sprawdzacie, że stają się nieśmiertelni. No i pożegnajmy się z nim. Wzmocniliśmy sobie jeden z nurtów. Idźmy teraz do baryły. Znajdźmy mu nasze relacje ze śledztwa. Powiem wam, że dzisiaj jakoś strasznie niewygodnie mi się czyta. Chyba jednak brak tej szklanki wody podczas tego gameplaya sprawia, że nie idzie mi dzisiaj jakoś ten gameplay tak najlepiej. Są czasem takie dni, kiedy gra się w gry i próbuje się je relacjonować i czasem człowiek sobie myśli tak, o, poprzedniego gameplaya nagrałem, był taki jakiś fajny, a dzisiejszy to taka trochę nie bardzo. No niestety tak to jest, że czasem są słabsze i lepsze dni. Słuchajcie, tutaj oczywiście gdybyście chcieli wskazać innego winnego, to możecie sobie zrobić zapis i wypróbować wszystkie trzy kombinacje, jeżeli nie jesteście pewni. Spytajmy się jeszcze, czy Imbito był z tobą, co nam oczywiście baryła potwierdzi, więc jakby Imbito już wykluczy. Wiem, kto jest mordercą. Wskażmy Kijatwę. O, czekajcie, no i w tym momencie niestety, ale gra mi tutaj sabotuje, a właściwie nie gra, a myszka zładowała się po prostu bateria. Wskażmy Kijatwę. Po 40 pedeków żeśmy dostali. Ciekawe, mówi, taka cicha kobieta, raczej krucha. Wyczułem w niej niestabilność, ale nie skłonność do przemocy. Chętnie się dowiem, co moi ludzie zdołają z niej wyciągnąć. Daje sygnał swoim ochroniarzom. Oddalają się i spieszą w kierunku kaplicy Dendra Ochur. Czyli poszli przyprowadzić nam tutaj winną. A powiem wam, że następnego gameplaya to pokażę wam takiego z walką. On też będzie taki fajny, będzie związany z zadaniem, które możemy otrzymać w tawernie Piąte Oko. Baryła. Jakiś czas później ochroniarze ponownie stają u boku baryły. Mężczyzna kiwa głową, gdy jeden z nich szepcze mu coś do ucha. Kijatwy już nie było, mówi. Musiała podejrzewać, że byłaś blisko udowodnienia jej winy. Uciekła i wątpię, że powróci. Wydaje z siebie pomył wściekłości. Jeśli kiedyś znowu ją spotkasz, nie krępuj się i zrób to samo, co ona zrobiła moim ludziom. Wskazuje na jednego ze swoich ochroniarzy, który jest pierwszy do ciebie z nagrodą. Odwraca wzrok. Gdzie tutaj mamy? Czekajcie, tutaj mamy mantkinę. Bandyta z bebechów. Nie, przepraszam. Z Baryłą musimy jeszcze porozmawiać i powiedzieć, że znajdzie Kijatwę. I dziękujemy. Słuchajcie, mamy zadanie zakończone. I to nawet całkiem fajnie, bo wskazaliśmy, słuchajcie, w czerwonych kręgach, wróciliśmy do baryły, powiedzieliśmy, kto popełnił morderstwa, wyśledziliśmy morderstwo i baryła poprosiłbym, zrobiła dla niego jak naj... zdobyła... nie, czekajcie, to nie tutaj. Wróć do baryły. Tutaj mamy, słuchajcie, opis. Nie zwróciłem uwagi, przepraszam, szukałem go w tym miejscu. Oskarżyła morderstwa Kijatwę, ale wymknęła się zanim opyszki baryły mogli ją aresztować. Baryła wątpi, czy Kijatwa powróci do klifów Sagusa. Jeśli jeszcze ją kiedyś zobaczył, kazał mi jej zapłacić za to, co zrobiła. Być może będziemy mieli się z nią okazję jeszcze spotkać. Powiem wam, że aż tak daleko w grze nie zaszedłem. Udamy się teraz. Mamy jeszcze awans dla Rin. To nie będzie jakiś wielki tutaj awans. Natomiast możemy sobie zwiększyć pulę punktów i zwiększymy sobie, wiecie co? Zwiększymy sobie szybkość u Rin. Będziemy mieli 7 punktów do wydawania. Ruszmy sobie w takim razie, a właściwie ja już to zrobię poza gameplayem, bo ruszę sobie po to, żeby się wyspać, odzyskać punkty. Właściwie tutaj mam tylko punkty HP-ki do odzyskania. Wymienię mantkinę na Aristisa, gdyż w następnym gameplayu, który będę wam chciał pokazać, będziemy walczyć, a Aristis jest taką postacią typowo walczącą. Słuchajcie, jeśli się wam dzisiejszy odcinek podobał, a zrozumiem, jeśli nie, bo rzeczywiście mam takie odczucie, teraz już jak kończę to nagranie, że był taki chyba troszkę słabszy.
czy ten quest jest taki zawiły, tutaj trzeba by jednak powoli czytać, a chciałem się zmieścić w takich 30 minutach prezentacji tego zadania, chociaż z tego co widzę, to już jest około chyba 40 minut. Słuchajcie, widzimy się przy okazji kolejnego zadania, ja was serdecznie zapraszam, zbliżamy się pomału, już powiem wam, do skończenia wszystkich tych takich zadań pobocznych, które w Klifach Sagusa wykonać możemy, zostało jeszcze tylko kilka zadań tutaj do zrobienia, więc niedługo ruszymy do nowej lokacji, gdzie będziemy odkrywać kolejne przedmioty, a przygody, bo wiemy już, co jest przed nami. Musimy znaleźć tego konstruktora Sanktuarium poległych bohaterów. Tam może być ciekawie, bo będzie to taka lokacja, w której zgromadzeni są wszyscy porzuceni, znaczy może nie wszyscy, ale zgromadzonych jest dużo porzuconych, w których ciała wcześniej zamieszkiwał Pan Wcieleń, i oni tworzą taką fortecę, taką społeczność, w której toczą się takie różne rozgrywki. Tyle przynajmniej wiem z opisu, który pozostawiła mi Mantkina, którego udzieliła mi Mantkina. Chciałabym się tutaj przespać i słuchajcie, my sobie idziemy spać, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, hej.